Jeżeli byśmy chcieli wykorzystać jakikolwiek film umieszczony na przykład na portalu YouTube do naszych celów, czy to komercyjnych, czy osobistych, musimy w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią regulaminu i sprawdzić, czy zakres uprawnień wynikający z treści regulaminu zezwala nam na korzystanie swobodne z takich nagrań wideo. Jeżeli tak, to w tym zakresie i tylko w tym zakresie możemy korzystać z utworów, na przykład filmowych utworów na YouTubie. Nie możemy przekraczać granic treści regulaminu, czyli nie możemy na przykład, o ile regulamin nam na to nie pozwala, wykorzystać tego filmu do celów komercyjnych, nie możemy ingerować w ten utwór, naruszając jego strukturę, jego integralność. To również naruszymy w tym momencie autorskie prawa osobiste, czyli prawa autora do decydowania o tym, w jaki sposób utwór może być na przykład przycinany, skracany lub w jakikolwiek inny sposób przerabiany, aranżowany w innej sytuacji niż zażyczyłby sobie tego sam autor. W każdym przypadku musimy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych, czyli spróbować ustalić, kto jest autorem tego filmu i podać jego imię, nazwisko oraz źródło, skąd zaczerpnęliśmy ten film. W internecie jest dużo portali z darmowymi zdjęciami i na pewno nieraz nasuwa nam się pytanie, czy takie zdjęcie możemy pobierać i swobodnie je wykorzystywać. Wykorzystywać, czyli nie tylko dystrybuować dalej zdjęcie nienaruszone, ale również tworzyć tak zwane utwory zależne, tak to określa prawo autorskie. Czyli na przykład nakładać kolory, wycinać fragmenty tego zdjęcia, kadrować itd., itd. W pierwszej kolejności na pewno należy zapoznać się z treścią regulaminu internetowego. Jeżeli ten regulamin nie zakreśla nam w sposób jednoznaczny naszych uprawnień, powinniśmy powstrzymać się od tego typu działań bądź uzyskać zgodę bezpośrednio autora bądź podmiotu, który dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i określić precyzyjnie tak zwane pole eksploatacji, na jakim chcielibyśmy wykorzystać ten utwór. I również prawo do tworzenia utworów zależnych, czyli utworów stworzonych na bazie tego utworu pierwotnego, czyli na przykład adaptacji zdjęcia do jakichś innych celów, mówiąc potocznie, miksowania tego zdjęcia z innymi zdjęciami, robienia kolaży i tym podobnych działań artystycznych.